Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zaczęliśmy Food Champions, otworzyliśmy mnóstwo paczek, było między innymi 60x83+, więc możecie się tylko domyślić, co poleciało z tych paczek. Gówno! Były też paczki za FC Pointsy, między innymi paczka za 400 tysięcy monet, więc działo się jak zwykle dużo. Prawdopodobnie Food Champions będzie kończone w poniedziałek, więc widzimy się na Twitchu w poniedziałek, ponieważ Food Champions jest przedłużone, więc możemy to sobie to wszystko skończyć w poniedziałek. I co? Zostawcie beczkę górę, subskrybujcie kanał, film co tydzień, to jest Daisy. Nic więcej nie mam do dodania, zapraszam. Kampania, którą musimy zrobić, logowanko trzeba zrobić, Martinelli, 6 skład, co? A czemu on ma takie wymagania? Ma 5 sztuczek? No tak, 5 sztuczek, ale jaka ładna karta w ogóle, ona zajebiście się tak trochę śnieg tam pada tam z tyłu, fajne to jest. Jest ich ulit, 89, 19 składów! Kupujesz Rabiota za 4 koła, upgrade'ujesz go i masz lepszą kartę. Dobra, 85 plus zawodnik. Ponoć każdy dostał taką paczkę darmową, a my trafimy Barecho może? Austria? O nie, dostał bramkarkę 85. A ja już mam Zinsberger. Coś mogę zrobić z duplikatami teraz? 75? O, tu możemy paki robić. No tak, zapomniałem, ale w ogóle informów chyba nie mam. Będę musiał informa chyba kupić. Będę musiał? Kurde, będę musiał, bogatego trzymam. O, Pereira z Lecha. Trafmy kartę Winter Wild, ja nawet nie chcę trafienia. Ale trafmy. Miejmy te zielone barwy, co? Robimy koniecznie w pierwszej parce. No dobra, Niemcy. Ter Stegen. Witam Sepku, witam. Ej, siema, mamy. Proszę bardzo, pierwsza paczka i od razu trafiam kartę Winter Wildcats. 99 podań masz ten człowiek. Czemu tak dużo? Kolejna. Może teraz będzie walkout zielony? Nie będzie zielony walkout. Francja, moment. Dembele. Dembele, no kiedyś bym się cieszył. Dembele, a może kolejna karta Winter? O, no i to jest coś, co mi się podoba. To jest piękny widok, proszę państwa. Import. Kolejna paczka. Dziś raz 83 i nie ma jeszcze walkoutu zielonego. Anglia PO, oczywiście, trend. Albo Trippier. Bez walkoutu, oj, to nie jest dobra informacja. To nie jest coś, co chcemy widzieć, ale mamy kolejnego informa. No nie, no chłopie, ja jestem ukontentowany jednak. Paczkę z zawodnikiem kampanii 87+, ulepszenie mieszanej kampanii, tak zwany party bag. Zobaczmy, co będzie w torbie urodzinowej. Pionier, Centurion, potrójne zagrożenie 87+. No zobaczmy, to będzie potrójne zagrożenie, prawda? Thiago Alcantara, 87. Pod Eusebio, blisko Parejo, zgadza się. Że faktem paczka była 87+. Nieważne. I nie ma specjalnej karty z tych paczek, ja nie wiem, naprawdę. Nie, to znowu ta z Arsenalu. Dobra, jeszcze jedna paczka. Pewnie po tej zrobimy kolejną, ale na razie nie ma ciągle walkoutu kurczę zimowego. Kimiś albo Oberdorf, siemanko Oberdorf. Może podwinąć walkout, co? Bo dawno nie było. Nie, ale może jakiś zielony walkout zobaczyć. No i nie zobaczę, no. Proszę państwa. Ruben Dias. Czy to będzie podwójny okot? Nie będzie podwójny okot. No ale Ruben Dias pod Eusebio. No niech będzie, no. Ej, chłopina, sorry, ale z ifami dzisiaj to ja się mogę dogadać, naprawdę, to jest coś pięknego. No to jeszcze 8 składów, proszę państwa, oficjalnie na pana Eusebio. Powolutku się zbliża. Tak czmycha do nas, można powiedzieć. Tak krok za krokiem. Wiadomo, to nie jest wyścig, to jest maraton. Ej, Diasza trafiłem znowu, co jest wymienny tym razem. Ej, paczki są za takie fajne kwoty, których nie otwierałem. Paka za 10 monet. W środku... Kramaric pewnie, prawda? Ale fajne paczki w ogóle dali, ty. Cholerka. Okej, chyba sobie zaraz naładujemy jakieś parę pońców tutaj. Tak mi się wydaje. To prawda, mi lekki dać trafić tylko. Ja trafiłem jedną, ale nawet to nie był walkout, więc... Tragedia Casemiro! Proszę bardzo, kolejny potężny rating do pana Eusebio. Nanopaczka kart wieloznacznych, okej. Nie wiem, co jest w środku, po prostu otwieramy, bawimy się, proszę państwa. La zabawa. Nie ma oczywiście Winter Wildcarda. Argentina. Lautaro Martinez? Witam serdecznie. Zinsberger po raz trzeci na tym streamie, no przecież to jest jakiś rekord, chłopie, naprawdę. Dawaj. O tych wieloznacznych naprawdę się nie da trafić. Kimiś? Oberdorf, ja już ją mam. To jest drugi raz Oberdorf trafia. Elegancko. To jest pik w ogóle czy paka? Pik. Dobra, Rize i Dudek. A jak ostatnio? To jest dramat. Wow. Co, paka za 3 FC Pointsów, 25 zawodników 10+, przy czym jedna karta 85. Nadal nie ma zielonej barwy. On jest znowu Martinez. Ale wy jesteście jej naprawdę... A jest wymienna paczka! To W! Nie przesadzałbym z tym W, ale spoko, bo nie muszę przepalać. Tylko jakaś Pele tutaj dla widza? One Basten i Owen, powiadasz. Jak to wygląda? 5, czy jeden pik? Nie rozumiem, o co chodzi z tym pikiem. Absolutnie nie rozumiem. Otwórzmy to. Wow!
Co to za gówno? Absolutnie nie mam pojęcia, czego się spodziewałem. Tak się składzik prezentuje oczywiście. Belly goal. Saka wleciał za ten back and play z Unitedem. No i w sumie tyle. Dudek jeszcze na bramce. Zobaczymy, czy będzie robił różnicę. Jerzy Dudek, Van Dijk czerwony. Rashford, Dalglish, Musiala. No dobra. Jedziemy! I Mia Hamm otwiera wynik tego spotkania w trzeciej minucie. Naprawdę, fenomen. To będzie go niestety. Dałem się porobić. Bastiona. Mia Hamm. Bum! Króciutki słupek. Jak ona jest mocna. Ale zepsułem. Żartowałem. Ja bym nigdy akcji nie zepsuł. Nigdy w swoim życiu bym akcji nie zepsuł. Nie ma szans. Matko Boska. Vinicius! Ładnie. Przedłużony jest Champions? Ale zajebiście, serio? Kozak. I to mogę skończyć w ten, w poniedziałek wtedy. Ale ta informacja z przedłużonym Champions bardzo mnie cieszyła. Kick dla widza. Witam, Federyk. Zola, Parjisung, Salah, De Jong, Thiago, Bellingham, złoty, okej. Mia Hamm. To jest cudowna kobieta. Gdybym miał się zakochać w jakiejś kobiecie, to byłaby to Mia Hamm. O nie. Dudek bohaterem! Źle. Przypalić Grenaszo? Jak chcę przypalać, to przypalaj, chłopie. Mia Hamm, sam na sam. Czy ja chcę podać do Viniciusa? Tak. Chcę to zrobić, bo jestem śmieciem. Mogłem, ale zepsułem to chyba. Nie zepsułem, Saka. Zło. Na zielono! Ojojoj, Zinedine. Chyba będzie wyjście z meczu, prawda? Tak jest. 2-0. Schmeichel, Kunde, Vidic, Hulit. O kurczę, i Ronaldo. Kupię. I Mia Hamm. Ale fatal. Chciałem powiedzieć, że fatalny strzał. Ale Mia Hamm nie ma czegoś takiego fatalny strzał. Ona nie posiada takich fatalnych strzał. Big. Saka, prawa noga. Właśnie, prawa noga Saki. Kurde. Cyk. I teraz będzie chodzić. I Vinicius Junior, ależ petarda, wystarczyło zamienić miejscami, wszystko chodzi. 3-0. Naprawdę, ludzie pada, teraz odkładają w Champions zamiast wychodzić z meczu. Mamy to, 3-0 po tym fantastycznym spotkaniu. Dobra, pik z ifem, Mbappe. Trafiamy teraz Mbappe, jakby co? Mertensik. Może być. Dla tych, co są wierni. Otwieram te paczki za 2000 FC pointów. Taki daje content dla widza. Zmarnuję 100 zł dla was. Jakie mam procenty w ogóle, proszę państwa? Na 34% na zimową kartę wieloznaczną. Tutaj musi być karta wieloznaczna. Po prostu musi być. Ja tu po prostu widzę ikonę. Tutaj leci ikona. Tak to widzę. Mówiłem. Okej. Okay. Casemiro. Ale to nie jest ikona, to jest triple threat chyba. To jest triple threat. Okej, okay. Casemiro i... Okej, okay, mogę sprzedać tego swojego. O Boże, okej. Okay. Mamy informa. 17 duplikatów. Adios. 100 kart. Jezus Maria, człowieku. Nie ma Parejo. To co, moi drodzy, przepalamy. Leci Kunia, którym pograłem kilka spotkań w tej grze, ale nic szczególnego. No dobra, chyba ostatni skład 8-8, jeśli dobrze pamiętam. Bremer kosztuje... Jezus Maria. Nie patrzcie, za ile go kupiłem, bo mi się przykro zrobi. Niemcy. Weź po. Musiala. Statystyki Hamm, by the way. 34 mecze, 60 bramek, 12 asyst. Niezła karta. Jestem w stanie ją polecić. Thibaut, Guardiola, Cordoba. Okej, ciekawe. Rodrigo, Haaland, Vinicius, czerwony. Salah, okej. Belly goal! Aj, kurtua. Już to Mbappe mogę trafić. Saka. Dobra, Thibaut. Erling Haaland. O kurde, dobra, to było głupie. Proszę, Blon. Ach, klasa. Tam jest Bukayo. Zróbmy to, to będzie głupie. Nie będzie głupie. Bukayo Saka broni Thibaut. Ja pierdziel, to był ciężkie dostrzeżenie. Nie będę tutaj wyzywał Saki, bo to było ciężkie. Jezu, ona jest cudowna, no to jest... Nie mam słów. To jest karta, która przywraca ci chęci do grania w tę grę. I teraz przewrotka. Bum! O Jezu! Uuuu! Vinicius!
Okej, okej. Lewa noga, takie wykończenie? Ja jestem pod wrażeniem osobiście. Ale naleci. Kurwa, Saka, lewa noga. 3-0. I bilans 4-0. Piąty mecz. Casillas, Kunde Van Dijk, Fernando Torres, Pedro Hansen. Okej. Mija. Lewa noga, uderzenie. Casillas. O! Pięknie Zidane. I Casillas nie broni tego strzału. Brawo, ładna akcja, ale jak się Zizu obrócił, kurczę, no. Czysto? O kurde, ładnie, to będzie gol. Ładnie porobił. Grać jak równy z równym, z niektórymi składami. Piękna akcja, Vinicius Junior. I 2-1. Ładna, ładna klepka. A tak sobie teraz właśnie myślę, jakby dostał czerwoną kartę od ten, co w Champions. Fernando Torres. Kogo bym dał czerwonego teraz? Mógłbym dać Mije Ham, ale Ham średnio wygląda w tej czerwonej karcie, odnoszę wrażenie. W ogóle ikony w tych czerwonych kartach, tak powiem szczerze, średniawa. Wyrobił się. I Fernando Torres. Ja pierdzielę, go mnie tutaj kurczę karci tym Torresem. Wolę tacę bramkę. Brawo, Blon, ale to jest kluczowa interwencja. Nice. Ruszył się. Kurde, ale zepsułem. Muszę pamiętać, że on się rusza. Na zielono. Ja mogę bliżej podejść. Bilans, no jest pode mną. 4-0. O kurde, Højlund. Nie, za łatwo. Jerzy. Brawo, Jerzy, łapisz to. O, rany. Okej. Okay. No był lepszy, no. Jeśli nawet nie jestem zły, że przegrałem ten mecz, bo gość był zdecydowanie lepszy. Dudek! Kunde, Gomez, Szoboszlaj, Smith i Dembele, Traore. Okej. Okay. No niestety. Kurde, no ten sposób narożny. Ale gra. Dobra, nie, bo ja nie ogarniam defensywy. Dudek. Okay. No, Vini, ale nie z lewej nogi, ty bałwanie, fałszem, naciskam L2 i uderzasz fałszem i to jest gol, no to nie mogę. Ojoj, Jezus, nie, mogę było shotem też próbować, kurde, to było fajne. Pięknie, o, tak jest, Zizu. O, tam był, tak, tak. Vinicius, nie wiem, że to jest Saka. Ja pierdziele. I moi drodzy, bilans 4-2. Jakby nie będę ukrywał, pierwszy mecz przegrałem fair, bo akurat gość był lepszy. W tym drugim przegranym meczu uważam, że można było zrobić ciutkę więcej, że tak powiem, z mojej strony, no ale wyszło jak wyszło. I w najświeższym odcinku, moi drodzy, będzie wojna draftu z Olafem. To akurat wiedziałem, że to będzie jutro, bo to było już planowane wcześniej. Więc widzimy się jutro na wojence. Oczywiście wigilijna, świąteczna, wojna draftów. Także do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, do usłyszenia. Adios.